Psalm 72 jest psalmem królewskim. Żydzi byli głęboko przekonani, że ten, który nimi rządzi, jest Bożym pomazańcem. Oczywiście czasami ten pomazaniec wcale nie był sługą Boga i wtedy na ziemi źle się działo, ale jeżeli postępował sprawiedliwie, jeżeli kierował losami swojego narodu w taki sposób, że ludzie czuli, że mogą żyć, że mogą pracować, rozwijać się i wzrastać, wtedy widzieli w tym działanie Bożej łaski, wtedy widzieli w tym, że ten człowiek naprawdę jest pomazańcem Bożym. I tęskniąc właśnie za takim przywódcą, za takim królem, psalmista błaga Boga, aby swój sąd przekazał królowi. Aby król nie sądził po swojemu, aby król nie myślał jak człowiek, aby król nie kierował losami innych ludzi według upodobania własnego serca, ale żeby rządził tak jak Bóg nami kieruje. Aby rządził tak, jak troszczył się o nas, tak jak Bóg się o nas troszczy. Aby był właśnie tym reprezentantem Boga na ziemi. Psalmista bowiem wie, że to Bóg jest dobry, że to Bóg jest pasterzem, że to Bóg jest tym, który miłuje to, co stworzył. I wie doskonale, że jeżeli władca tego świata nie będzie zanurzony w Bogu, nie będzie czuł, że jest wezwany do tego, żeby być właśnie Bożym pomazańcem i żeby swój sąd sprawować nie według swojego upodobania, ale według upodobania Bożego, wtedy nie będzie działo się dobrze pośród tego świata. Ta tęsknota za sprawiedliwym władcą w Kościele zrealizowała się w umiłowaniu i w przylgnięciu do Jezusa Chrystusa. To On jest ostatecznie tym Królem, któremu Pan przekazał swój sąd. Dlatego bez względu na to, w jakich państwach żyjemy, kto nami rządzi, chrześcijanie są głęboko przekonani, że ten, który naprawdę nad nami panuje, ten, który jest naprawdę naszą głową, Jezus Chrystus, uobecnia w naszej społeczności, w naszym życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym, w życiu tych wszystkich narodów, które są ochrzczone, zanurzone w Jezusie Chrystusie, że przynosi do naszego życia Boży ład i Bożą sprawiedliwość. I to, co psalmista w sposób szczególny wydobywa, podkreślając i tłumacząc to działanie Pana Boga, to jest wyzwolenie biedaka, to jest troska o ubogiego. Zmiłuje się nad biednym i ubogim i nędzarza ocali od śmierci. W tym widzimy właśnie, że Bóg działa pośród nas, kiedy jest jakaś wielka miłość do ubogich i potrzebujących.